gdzie po prostu daje się większe kompetencje zarządcy drogi. Słyszymy w Łodzi, z której kilka miesięcy temu... No jest to memiczne i memogenne. Śmiała się cała Polska, gdy internet obiegły nagrania betonowania pozostawionego na ulicy auta. Wyszło troszeczkę żartobliwie, ale zadanie zostało wykonane. Mogę to skwitować. Kultura i tyle. Piotr Kuśmierzak, Wydarzenia. Czy możliwa jest przyszłość naszej gospodarki bez migrantów? O tym za chwilę w programie Doroty Gawryluk. Lepsza Polska. Dorota Gawryluk, witam Państwa. To jest program Lepsza Polska. Unia Europejska forsuje przymusową relokację uchodźców, czym budzi znowu społeczny i polityczny opór. That puts humanity first. Ten pakt stawia na pierwszym miejscu zasadę człowieczeństwa, zrozumienia różnic i różnych punktów widzenia. Zabezpiecza zewnętrzne granice Unii z zachowaniem odpowiedzialności i solidarności. Jeżeli my damy jasny sygnał, że my nie będziemy nikogo przyjmowali, no to nikt tutaj nie będzie przypływał. A jeżeli my dajemy rozwiązanie, według którego my gwarantujemy każdej z tych osób przymusową relokację i lepsze życie, no to jest tak jakby to jest sygnał, przypływajcie do Europy. Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji, tak czy inaczej. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tego paktu. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy i z całą pewnością mechanizmu relokacji albo płacenia za to, że nie przyjęło się... Ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył. Na razie Unia przegrywa temat migracyjny, ale Polska nie musi. Zamiast ponadpartyjnego wzburzenia potrzebujemy dobrej polityki migracyjnej. Inaczej, zdaniem ekspertów, czeka nas katastrofa demograficzna. Rzeczywiście już widać, że miliardy na 800+ czy babciowe nie wystarczą, by zachęcić Polki do rodzenia dzieci. Ale czy migranci to już jedyne wyjście? O to zapytam moich gości. A w studiu, proszę Państwa, Dorota Bojemska, była minister rodziny i polityki społecznej, współautorka strategii demograficznej 2040. Witam. Dobry Państwa. Michał Kot, ekspert do spraw demografii i polityki rodzinnej oraz społecznej. Dzień dobry. Dobry wieczór. Profesor Paweł Strzelecki, Instytut Statystyki i Demografii, ekspert do spraw migracji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Profesor Robert Gwiazdowski, adwokat Uczelnia Łazarskiego w Radzie Nadzorczej ZUS-u, co istotne w dzisiejszej dyskusji. Witam Pana. Zacznijmy od paktu migracyjnego, bo to sprawa z wczoraj, przegłosowany przez Parlament Europejski. To nie tylko przymusowa relokacja, ale znacznie więcej. Posłuchajmy. Pakt migracyjny jest mocno krytykowany przez organizacje broniące praw człowieka. Uzyskanie azylu w Europie ma być dużo trudniejsze, a ci, którzy go nie dostaną, mają być szybko odsyłani do krajów niekoniecznie w pełni demokratycznych. Z kolei państwom w naszej części Europy najbardziej nie podoba się mechanizm relokacyjny. Każdy kraj będzie musiał przyjąć określoną liczbę migrantów. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał zapłacić 20 000 euro za każdego nieprzyjętego albo przekazać pomoc, na przykład wysyłając swoich pograniczników na południe Europy. Przyjęcie migrantów nie oznacza jednak prawa do osiedlania się. Jeśli jakiś wniosek azylowy zostanie negatywnie rozpatrzony, to taka osoba będzie musiała opuścić Europę. Dla programu Lepsza Polska, Andrzej Wyrwiński, Polsat News, Bruksela. To jest pytanie do Państwa, czy my słusznie odrzucamy pakt migracyjny, bo przecież zmniejszyła się liczba osób, które będą przymusowo relokowane. To już jest 30 tysięcy. Na Polskę w sumie przypadnie około 2,5 tysięcy osób rocznie. Więc czy jest się o co bić z Unią Europejską? Panie profesorze. Powiem tak. Te rozwiązania nie wyglądają jak strategia migracyjna, raczej wyglądają jak takie próba
poradzenia sobie z bieżącymi problemami, z tym, że kraje południa Europy mają duże problemy z napływającymi tam migrantami i rozumiem, że na poziomie całej Europy jest wypracowywane jakieś rozwiązanie, które mogłoby pogodzić zarówno interesy tych krajów południa Europy, jak i być może interesy naszego regionu, który prawdopodobnie bardziej wskazywałby być może na kwestię ochrony granic, wysyłania pograniczników i tak dalej. Nie do końca znamy tak naprawdę zapisy tego paktu i to, co ostatecznie w nim będzie, ale nie wiązałbym tego, można powiedzieć, z jakąś taką sensowną polityką migracyjną, a raczej chęcią zabezpieczenia granic Europy. I podzielenia się chyba problemem, który jest ogromny, bo to trzeba przyznać, że ten problem w Unii jest już bardzo duży. Według Frontexu tylko w 2023 roku dotarło do Europy aż 360 tysięcy osób i to w nielegalny sposób. Najwięcej z Syrii, Gwinei i Afganistanu. Jak rozumiem, Unia mówi teraz tak, podzielmy się tym problemem, bo nie wiemy, co zrobić z tak dużą liczbą osób, a kraje południa sobie już nie radzą. A potem już będziemy mądrzejsi w polityce migracyjnej, panie profesorze. No, tak, pan. Skoro relokacja jest przymusowa, to znaczy, że jest niedobra. Bo gdyby była dobra, to by nie musiała być przymusowa. To jest dosyć prosty mechanizm. Wspomniała pani redaktor, że ten napływ do Europy migrantów może pomóc Europie z problemem demograficznym. To za moment do tego przejdziemy, ale generalnie chodzi o tą relokację. To nie tędy droga. Nie przy pomocy przymusowej relokacji nielegalnych uchodźców. Ale coś trzeba zrobić z osobami, które już tutaj są w Europie. I tutaj mówi się nie o przymusowej relokacji, tylko o solidarności. Dobrowolna solidarność, to czytam w pakcie wczoraj przyjętym. Wzmocniona solidarność w momencie, kiedy trzeba będzie tych osób przyjąć więcej. Za 20 tysięcy euro? No właśnie, bo to jest dobrowolna, bo jak nie przyjmiemy, to zapłacimy. Redaktor, Mamy wybór. No właśnie. Przede wszystkim musimy kierować interesem Polski. Interes Polski jest taki, że potrzebujemy solidnej polityki migracyjnej, ale takiej polityki, która, i to mogę powtórzyć, tak, która sprawi, że będziemy mieć ludzi z zewnątrz, którzy będą chcieli tutaj mieszkać, tutaj pracować, tutaj żyć i będą wiązali z naszym państwem swoją przyszłość. To, co się w tej chwili dzieje, pakt migracyjny, on jakby przynależy do zupełnie innej historii, tak? Właśnie do rozwiązywania problemu europejskiego. Nam polityka migracyjna jest potrzebna. Przypomnę tylko, że my pewną lekcję już też odrobiliśmy. Ilość migrantów, która zjawiła się u nas w związku z uchodźców w zasadzie wojennych, którzy również podjęli tutaj pracę, również stali się mieszkańcami Polski, była ogromna i myślę, że o tym też należy pamiętać w kontekście dyskusji na temat mieliśmy migracji. Być pominięci w tym mechanizmie przymusowej relokacji, dlatego że rzeczywiście imponująca jest liczba osób, które Polacy oczywiście, bo to robili Polacy, przyjęli do swoich domów. Jeśli chodzi o Ukrainę, to jesteśmy na drugim miejscu. Ukraińcy najchętniej migrują do Niemiec, potem do Polski i do Czech. To też widać wyraźnie w danych, które pokazujemy. Ale ja wracam do tej solidarności, bo Unia mówi w ten sposób, no coś, skupmy się jeszcze na osobach, które są nielegalnie na terenie Unii Europejskiej, które są ogromnym obciążeniem dla krajów południa. No na solidarności, na mechanizmie solidarności budowana była Unia. Więc pytanie jest, jeśli nie relokacja przymusowa, nie przymusowa, bo ona jest przymusowa, jeśli trzeba płacić, to trzeba przyznać, to jakie jest inne wyjście? Z pewnością wyjściem jest uszczelnienie granic, ale jeśli mówimy o solidarności, o relokacji, no to te 955 tysięcy, czy według różnych szacunków trochę powyżej miliona uchodźców z Ukrainy, których Polacy przyjęli, no być może powinniśmy uwzględnić w tej liczbie uchodźców, albo może zastanowić się, dlaczego 900 tysięcy uchodźców czy migrantów z Ukrainy w Polsce funkcjonuje bez konfliktów i funkcjonuje w sposób taki, że właściwie jesteśmy zadowoleni z tego, że oni przyszli, a 36 tysięcy czy 360, tak jak Frontex pokazuje w ubiegłym roku, 360 tysięcy na całą Unię Europejską stanowi problem, bo myślę, że tu jest klucz do zrozumienia tego, co się dzieje. Jeśli przyjęliśmy 900 tysięcy osób z Ukrainy i te osoby pracują, weszły w nasz rynek pracy i budują nasze PKB, bo też szacunki mówią, że
Uchodźcy z Ukrainy przyczynili się mniej więcej do wzrostu polskiego PKB o 1,5 punkta procentowego. To dlaczego ci uchodźcy, którzy migrują na południe Europy, nie przyczyniają się do tego wzrostu PKB, tylko raczej są problemem, z którym Unia Europejska musi sobie poradzić? To bardzo ciekawe, co pan powiedział, ale nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo tutaj panowie znają się na liczbach bardziej, pan profesor Gwiazdowski, bo Polska często się wypowiada, nie jest ekonomistą, ale się wypowiada o gospodarce, bo Polska 955 tysięcy, tu mówimy o jednym roku, bo my mówimy o jednym roku zaledwie w Unii Europejskiej nielegalnych imigrantów i to może ta liczba jest niewiadoma i może chodzi o to, że w tej liczbie tak ogromnej, no trudno sobie poradzić z nielegalnymi migrantami. Nie znajdę w państwu sojuszników do solidarności unijnej, a czy my się wywiniemy od tego problemu? Jeśli chodzi o realokację, to te dane dotyczące Ukraińców świetnie pokazują, na czym polega realokacja. To ZUS widzi. Oni w pierwszej kolejności przyjechali do Polski. W większości. Tu zaczęli coś robić, a potem się sami realokowali do Niemiec. Bo się okazało, że Niemcy stwarzają im jeszcze lepsze warunki niż stworzyła Polska. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, no, że są krajem bogatszym, więc mają większe możliwości pomagania tym Ukraińcom, wchłaniania ich do swojej gospodarki, a drugi jest taki, że jednak trochę są lepiej od nas zorganizowani. I nie ma problemu z realokacją Ukraińców. Problem pojawia się wówczas, gdy nie potrafimy sobie poradzić z czymś, o czym pan Kot powiedział, a co nazwijmy poprawnością polityczną, tak? Czyli? Mamy kłopot z uchodźcami z innych kultur, z innych stref kulturowych. Tak było zawsze, zawsze. Odkąd goci jeżdżali na Rzym, to były różne kultury. Skończyło się, jak się skończyło. I w historii to chyba tylko Stany Zjednoczone są takim przykładem tygla narodów. Ale początkowo to był tylko tygiel narodów, ale nie kultur. Jak się zderzają kultury, religie, no to taki problem zawsze się musi pojawić. No. Czyli co, przyjmujmy tylko chrześcijan? Nie, to może powiedzmy sobie tak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to ten tygiel też nie powstał w sposób taki zupełnie naturalny. Istniały pewne mechanizmy mieszania tych kultur i można powiedzieć pewnego rodzaju selekcji. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Otóż chciałem powiedzieć, że te rozwiązania, które są przyjmowane, one niepokojąco przypominają coś, co Polska przerabiała w latach 90. Myśmy się wtedy otworzyli na uchodźców z Czeczenii i wpadliśmy na taki pomysł, żeby umieszczać ich w ośrodkach dla azylantów. I oni byli izolowani od reszty społeczeństwa, nie mieli dostępu do rynku pracy, dlatego że ubiegali się o azyl, więc tak naprawdę traktowani byli inaczej. Były tam bardzo trudne warunki i osoby, które w ten sposób jak gdyby zostały ugoszczone w Polsce, bardzo szybko orientowały się, że jedyną drogą, żeby można powiedzieć ze swoim życiem zrobić coś sensownego, jest uciec do innych krajów. To by nie było najgorsze. Najgorsze było to, że wkraczali na ścieżkę przestępstwa. Tak, to jest niestety też prawda. Natomiast wydaje się, że niestety te rozwiązania, które są proponowane, trochę do tego właśnie zmierzają. To znaczy zamknijmy ich w obrębie granic poszczególnych krajów w odpowiednich kontyngentach, można powiedzieć, w odpowiednich liczbach. I teraz sprawmy, aby to właśnie władze tych poszczególnych krajów ich pilnowały. Wydaje mi się, że to nie tędy droga. To, co zauważyliśmy z imigracją z Ukrainy i do Polski, i do innych krajów, oczywiście tutaj ja się w pełni zgadzam, że to jest podobny do nas krąg kulturowy. Ci ludzie bardzo chcą być aktywni na rynku pracy, bardzo chcą być samodzielni ekonomicznie i to jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo łatwe, żeby ich zintegrować. Natomiast wydaje się, że powinniśmy na poziomie całej Unii Europejskiej myśleć, w jaki sposób skłonić te osoby, które migrują z krajów południa Europy, do krajów południa Europy, chociażby z krajów Magrebu, czy nawet dalszych stron Afryki, żeby oni po prostu chcieli,
i podzielić te same wartości. Znowu poprawność polityczna. Tak? Czyli co, skłonić ich, czyli co, przyjść do domu i co, zaproponować, zażądać, postawić ultimatum, bo jak kogoś skłonić, żeby ktoś przestrzegał naszego systemu wartości? No to jest pewna, naiwność właśnie. I to no muszę powiedzieć, że my musimy, to co powiedziałam, bronić interesu Polski. Nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za politykę błędną, dzisiaj wiemy, politykę migracyjną Angeli Merkel. I mówimy o tym, że musimy myśleć z perspektywy Unii Europejskiej. Natomiast no, pierwsze nasze myślenie, zwłaszcza, że mamy nieco inne problemy, inną migrację właśnie od wschodu, inną sytuację również dzisiaj bardzo specyficzną. Tak? I to wszystko powinno naprawdę z dużą ostrożnością, co zresztą mam nadzieję, że jakiś konsensus my tutaj w tej sprawie mamy. Przykro mi, że to wyszło trochę naiwnie, ale chciałbym zauważyć, że to nie jest, można powiedzieć, ten czy następny pakt migracyjny, to nie jest koniec problemów z imigracją z Afryki. Ta imigracja z Afryki w kolejnych dekadach będzie coraz większa. Jak się spojrzy na prognozy demograficzne ONZ-u, to tam liczba ludności będzie się zwiększać w kolejnych dekadach, nie wiem, za 20 lat będzie o 50% więcej ludności, a zmiany klimatyczne, niestety zmiany klimatyczne także będą powodowały, że ci ludzie będą mieli motywację do tego, żeby się przesuwać na północ. Tak, tam będzie rosnąć liczba ludności, a w Polsce będzie spadała liczba ludności i w związku z powyższym może jest miejsce w takim razie na emigrantów w Polsce. Ale emigranci, jak gdzieś jechali, to w poszukiwaniu pracy. Dzisiaj mamy problem dlatego, że to nie tylko jest kwestia odrębności kulturowej, ale poszukiwania zasiłków, a nie pracy. To są dwa jakby problemy, z których w ogóle może nie być problemu. No bo jeżeli nie będziemy dawać pieniędzy, tylko o, tu są ogłoszenia, jest praca, no ale żeby pracować, to musisz się nauczyć języka, to tak samo jak Polacy jeździli do Stanów Zjednoczonych przecież, tak? Mm-hmm, dobrze. Też się musieli nauczyć języka. Czyli wniosek jest wspólny taki państwa, jak tutaj jesteśmy, że jesteście, że jednak nie uczestniczymy w mechanizmie solidarności unijnym, bo Unia, czyli państwa, inne państwa, Unia, czyli nie my akurat, tylko Niemcy, popełnili błąd i to niech oni zapłacą, oni mają płacić i inne kraje. Taki jest wniosek za rozwiązanie tej sytuacji, która jest dziś i która będzie w następnych latach. Trzeba usunąć przyczyny tego, że mamy do czynienia z tą migracją. I tutaj pan Gwiazdowski wspomniał o tych przyczynach. Te zasiłki. Jeśli nie będzie przyczyn, to skala się zmniejszy, bo my walczymy dzisiaj ze skutkami pewnych błędnych decyzji, nie zmieniając powodów tych błędnych decyzji. I to jest swego rodzaju schizofrenia, bo z tego, co wiem, w pakcie migracyjnym nie ma mowy o likwidacji. O likwidacji skutków, czyli tych przysłowiowych zasiłków. To jest bardziej skomplikowane. Jest mowa o uszczelnieniu granic, ale presja będzie rosła, bo rzeczywiście liczba mieszkańców Afryki będzie jeszcze przez najbliższe 40-60 lat według prognozy ONZ rosnąć. Nie o 50%, ale cały czas o duże liczby. Natomiast my jako Polacy myślę, że powinniśmy spojrzeć w kierunku Polaków, którzy są na całym świecie. Według szacunków na świecie mieszka około 20 milionów Polaków lub osób w jakiś sposób związanych z Polską czy z polskością. Spora część z nich mieszka w krajach, które gospodarczo stoją niżej niż Polska, a 9-10 milionów tych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są bardziej rozwinięte, natomiast i badania, i też rzeczywiste dane pokazują, że spora część z nich chciałaby do Polski przyjechać i tutaj pracować, tutaj przywieźć swój kapitał, który wypracowali, przywieźć swoją rodzinę i wiązać swoją przyszłość z Polską. Tylko różnego rodzaju problemy, czasem administracyjne, czasem formalne, czasem związane z dostępnością do wiedzy, powodują, że nie przyjeżdżają. Ale jeśli mamy szukać rozwiązania problemów demograficznych poprzez migrację, a musimy to zrobić, bo przez najbliższe lata mniej więcej 100 kilkadziesiąt tysięcy co roku będzie nam ubywać osób z rynku pracy,
to ja proponuję, żeby sięgnąć do tych 20 milionów osób. Oczywiście wszyscy nie przyjadą, ale jeżeli 10% z nich w przeciągu 10 lat przyjechałoby do Polski, to w dużej mierze mamy ten problem rozwiązany. To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo chyba rzeczywiście trzeba jak najszybciej uciekać od problemu, który nam zostanie narzucony przez unijne struktury w jakieś inne rozwiązanie problemu demograficznego oraz migracyjnego. 20 lat temu proponowaliśmy, no z okładem, takie rozwiązanie, program dla Polonii, głównie w krajach byłego Związku Radzieckiego, kierowany do wnuków tych, którzy stali przymusowo relokowani w czasie II wojny światowej. Nie do nich, niech oni już tam sobie zostaną, niech do Polski przyjadą dzieci i wnuki. Zamiast wydawać pieniądze na utrzymanie domu polskiego tu i ówdzie, to wydajemy pieniądze na kształcenie ich na polskich uczelniach. Tylko to ciągle będzie za mało, bo chciałam pokazać dane, bo problem jest poważny. Ale coś będzie. No, zawsze to jest początek, absolutnie. Ma pan rację, to jest bardzo ciekawa propozycja. A jaki mamy problem? Problem jest ogromny i dotyczy nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, całej Europy. Problem niskich urodzeń dotyczy Europy, tak jak powiedziałam, dlatego że współczynnik dzietności, to też warto powiedzieć, co to jest, tak zwany, gwarantujący tak zwaną prostą zastępowalność pokoleń wynosi około 2,1 dziecka, jakkolwiek to brzmi, na jedną kobietę. Obecnie, proszę państwa, nie ma państwa w Europie, które te warunki by spełniało w całej Europie. Najbliżej celu jest Francja. W 2019 roku w Polsce wskaźnik dzietności wynosi 1,44, czyli nawet nie 1,5. Kiedy tyle wynosi? Dziś jest to nawet mniej niż 1,30. No, no właśnie, tak, właśnie. W 2019 roku wynosił, to już śpię. Dziś jest to 1,30. I teraz jeszcze 25 lat temu było nas blisko 39 milionów. To jest ta liczba, która obrazuje problem. Dziś jest nas tylko 37,5 miliona. I jak rozumiem, nawet sprowadzenie potomków Polaków z całego świata nie rozwiąże nam problemu. A o tym, co zrobić? Co zrobić? I czy to jest bardzo źle, czy to jest katastrofa? A może jednak powinniśmy się oswoić z tym, że jest nas mniej? Samo sprowadzenie tych potomków nie załatwi problemu, ale to jest początek. Zobaczymy, ile oni będą mieli dzieci, tak jak jest. Już przyjadą. Oto tak, ale co jeszcze możemy zrobić? O tym w dalszej części programu na antenie Polsatu News i w Wydarzeń 24. Możemy. Czyli co? Jedna propozycja bardzo ciekawa dotycząca Polaków i potomków. To jest bardzo interesująca propozycja. To jest bardzo interesująca propozycja, ale ja tylko nadmienię, że ta propozycja jest zgłaszana już od kilkunastu, jeśli nie dłużej. Nikt nie podejmuje tego tematu. Znaczy, wydaje mi się, że nawet nie chodzi o to, że nikt nie podejmuje, co że można powiedzieć, to potencjalne źródło migracji nie jest na tyle duże, jak wszyscy sądzą. I tak naprawdę te 20 milionów to są osoby z korzeniami polskimi, ale właściwie opierając się też na doświadczeniach niemieckich, można zauważyć, Niemcy też zaproponowali właśnie powrót Niemcom, którzy w Związku Radzieckim na przykład zostali jeszcze w przeszłości. I po pierwsze, ten powrót w latach 90. do nich nie był aż tak aż tak dużej liczbie. Około 2 milionów osób przyjechało do nich. Tak, ale jest bardzo dużo publikacji na temat tego, że stosunkowo długotrwała była ich integracja z powrotem, jeśli chodzi o... Ale chyba była łatwiejsza niż integracja osób, które przyjeżdżają teraz z Afryki, myślę, prawda? Znaczy, mimo wszystko. Bo to jest do czego chcemy to porównywać, prawda? Bo jeśli przestaniemy być poprawni politycznie, no to powinniśmy powiedzieć, że jednak przyjmujmy osoby, które są nam bliskie kulturowo i których nie będziemy musieli prosić o to, żeby szanowali nasze wartości. Może wreszcie powinniśmy też to otwarcie powiedzieć. Zapraszajmy do Polski osoby, które nas szanują. My też będziemy to osoby szanowali, ale warunek jest, że oni najpierw będą szanowali nas. Ale pani redaktor, nas. Po poprawności politycznej. Wczoraj minister Mucha powiedziała o tym, że planowane jest włączenie lekcji w języku ukraińskim różnych przedmiotów dla dzieci ukraińskich. To jest typowa poprawność polityczna. Zamiast właśnie możliwie asymilować również tę ludność, tak? I tak będą organizacje pozarządowe, miejsca, w których tam, gdzie będzie podtrzymywana ta tożsamość ukraińska, będzie chęć, żeby
to będzie, tak? A to są właśnie działania, które są niepotrzebne. Ja nie tylko z punktu widzenia poprawności politycznej chciałbym powiedzieć, że nauka języka polskiego jest istotna, jeśli chodzi o imigrantów z Ukrainy. Imigranci z Ukrainy sami chcą się uczyć polskiego, tak, po prostu dlatego, żeby lepiej funkcjonować w Polsce i lepiej funkcjonować na polskim rynku pracy, mieć wyższe wynagrodzenia i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to powinna być odpowiedź, można powiedzieć, na potrzeby imigrantów z Ukrainy, którzy już w Polsce są, i ich dzieci, którzy być może będą chcieli się związać z Polską. Na przykład bardziej otworzyć, tak jak Angela Merkel otworzyła ręce Niemcy, w ogóle otworzyła Europę de facto, bo dzisiaj ponosimy tego konsekwencje na uchodźców z różnych części świata, to czy my nie powinniśmy być bardziej otwarci na Białorusinów na przykład, ułatwiać im na przykład połowa mieszkańców Białorusi spokojnie zmieściłaby się za jakiś czas w Polsce, gdyby tylko chcieli. Problem jest taki, że większość Białorusinów, Ukraińców, którzy chcieli do Polski przyjechać, to już przyjechali. I ten, jeśli można tak powiedzieć, ten potencjał ludnościowy za naszej wschodniej granicy, on się już praktycznie wyczerpał. Liczba Polaków czy osób polskiego pochodzenia na Białorusi w ciągu ostatnich kilkunastu lat spadła o mniej więcej 70-80%. Pan mówi, znaczy, o Polakach, a Białorusini rdzenni nie chcieli przyjeżdżać. To jakby definicje etniczne na Białorusi są trochę bardziej skomplikowane niż w Polsce. Natomiast przez wiele lat można było przyjechać do Polski z Białorusi. Dzisiaj jest to trochę trudniejsze. I ten potencjał się w dużej mierze wyczerpał, podobnie zresztą jak Ukraina. Ukraina dzisiaj jest państwem dużo mniej licznym niż Polska, pomimo większego terytorium. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że my mamy jeszcze migrantów z Chin, Wietnamu, Korei. Oni sobie w Polsce świetnie radzą. Przyjeżdżają tu pracować. Pracują na własnym, ale pracują też w dużych korporacjach zagranicznych, które funkcjonują w Polsce w specjalnych strefach ekonomicznych od wielu lat. A jaka powinna być? Nie mamy z tym nie mamy problemu. A ta polityka migracyjna nasza, polska polityka migracyjna, powinna być oparta właśnie na zaproszeniach z dużych korporacji przesyłanych do pracowników w różnych częściach świata? Czy też to powinna być polityka państwa mówiąca o tym, że brakuje nam na przykład lekarzy, nauczycieli i tak dalej? Czy to powinno być wspólne? Wydaje mi się, że to powinno być jedno i drugie. To znaczy w tym momencie i w przeszłości obserwujemy sytuację, w której państwo de facto tej polityki migracyjnej nie prowadziło, natomiast pewne rozwiązania wychodziły ze środowisk biznesu po to, żeby jak gdyby utrzymywać ten potencjał rozwoju gospodarczego Polski. Biznes zmusił tak naprawdę pewne rozwiązania, które tak naprawdę są przekształceniem tego, co już mieliśmy w przeszłości. Oczywiście tutaj wyjątkiem była sytuacja wojny na Ukrainie, kiedy bardzo szybko był konsensus społeczny, żeby wprowadzić takie rozwiązania, które de facto dawały uchodźcom z Ukrainy bardzo podobne, te same możliwości poszukiwania pracy i dostępu do doświadczeń społecznych. Natomiast pytanie jest takie, co dalej? To znaczy państwo powinno określić ramy i powinno określić ścieżki, można powiedzieć, rozwoju czy ścieżki nadawania, aż prowadzące być może do obywatelstwa, dla osób, które po pierwsze chcą pracować w Polsce, chcą się związać z naszym krajem, bo tego nie ma. Tak naprawdę w tym momencie mamy, można powiedzieć, taką niestabilność. Nie ma, jeśli chodzi o tą masę imigrantów, która napłynęła. I ten problem właściwie domaga się już w tym momencie jakiegoś takiego rozwiązania, określania ram i określenia tego, na co ci imigranci mogą liczyć. Bo ja zadam takie pytanie, bo nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co my mówimy. Czy my potrzebujemy, żebyśmy określili to w sposób jasny, czy my potrzebujemy migrantów, czy problem demograficzny jest rzeczywiście za chwilę nas dopadnie, czy też musimy się urządzać w świecie, w Europie, w Polsce, gdzie po prostu rodzi się mniej dzieci i się do tego musimy przyzwyczaić. Będzie nam może wygodniej, będziemy mniej ludni, ale może przez dostosujemy się do nowych okoliczności. To jest problem tej wygody. No bo będziemy mieli coraz więcej emerytów i coraz mniej ludzi, którzy pracują na te emerytury.
I tu dochodzimy do tej mojej roli, bo ja tam się mało znam na demografii i migracji. Natomiast myśmy 25 lat temu w Centrum Adama Smitha postawili diagnozę, że zły system podatkowo-składkowy powoduje, że mamy rosnące bezrobocie, ono wtedy galopowało, co powoduje, że praca jest niepewna, co powoduje, że nie ma w rodzinach stabilizacji, co powoduje, że jest praca na czarno, co powoduje, że wynagrodzenia netto, te rozporządzalne są niższe, co powoduje, że rodzi się mniej dzieci. Bo podatki mają konsekwencje, zwłaszcza te złe podatki. Polki rodzą mało dzieci, dlatego że jest mało stabilnie. To jest odpowiedź, która często pada w badaniach. Tak jest. Widać wyraźnie. W diagnozie społecznej profesora Czapińskiego to było widać regularnie, tak? Ja rozumiem, że pan profesor mówi o tym, że to też było to, co się wtedy działo. Znaczy, tak, ten czas transformacji, panie redaktor, bo to trzeba ale powiedzieć. Ale to właśnie wtedy urodziły się dzieci, te dziewczynki, on zupełnie pominął sprawę demografii, tak? Znaczy zupełnie nie zwrócono wtedy uwagi na demografię. Pozwolono na to, żeby wyż, który powojenny, który dał wyż lat 70., nie dał znowu echa wyżu. Dobrze, ale co my z tym zrobimy? Bo ja rozumiem, że było jak było, różnie było, ale generalnie niewiele się zmienia teraz ale też. Wracając, nie wiemy, jak to zrobić, żeby było lepiej. Nie będzie dobrze tym starszym. Czyli nam nie będzie urządzą, dobrze, nie tak? urządzą się, jak nie będzie miał kto pracować na ich emerytury. A może po prostu zaoszczędzą? Bo w ZUS-ie nie ma tych pieniędzy. One dopiero mają być, tak? Może one pochodzą ze składek. Przestać stawiać na emerytury. Ze składek i podatków tych, którzy pracują, tak? Więc jeżeli mamy rozdział, te nożyce się rozszerzają i coraz więcej osób jest już na emeryturze, a coraz mniej pracuje, więc coraz mniej osób płaci te składki, to bez tych imigrantów, którzy na przykład przyjechali z Ukrainy i zaczęli płacić składki, to ci starsi nie będą mieli miłego życia, tylko nie będą mieli za co żyć. Czeka nas ale to bieda, trzeba postawić tak? jednak na tych dwóch nogach, to znaczy zarówno kwestie polityki sprawnej, co panowie podnoszą, migracyjnej, tak? ale z drugiej strony absolutnie nie rezygnować z polityki dzietności, podwyższania dzietności tutaj. Tak. No jak ją realizować? Bo na razie właśnie nie wygląda na to, żeby ta polityka dzietności przynosiła oczekiwane efekty. Chciałbym zauważyć, że nie należy oczekiwać tutaj cudów. Jak tutaj była taka tablica ze współczynnikami dzietności w różnych krajach europejskich, to niestety one od wielu lat są poniżej zastępowalności pokoleń. W niektórych krajach mamy do czynienia już z taką pułapką niskiej dzietności, to znaczy tam utrwala się pewnego rodzaju styl życia bez dzieci. Miejmy nadzieję, że w Polsce on się jeszcze nie utrwalił, aczkolwiek trudno jest oczekiwać, że po pierwsze ten współczynnik dzietności bardzo mocno wzrośnie. Po drugie, Polska ma jeszcze dodatkowy problem, to znaczy pokolenie wyżu demograficznego kobiet, które mogły mieć dzieci, w tej chwili już jest w takim wieku, w którym raczej tych dzieci za wiele mieć nie będzie, a nowe pokolenia są mało liczne, więc powinniśmy się raczej przyzwyczaić do tego, że urodzeń nie będzie jakoś tak dobrze. Ale to powiedzmy młodzieży, jakie są tego konsekwencje. Co, bo jeden i trzy, co to znaczy? To znaczy, że 100 kobiet rodzi 130 dzieci. To znaczy, że 65 to dziewczynki. Jeżeli tych 65 dziewczynek utrzyma poziom dzietności swoich mam, no to urodzą 80 dzieci, to 40 będzie dziewczynek. Jeżeli utrzymają one poziom dzietności swoich mam i babć, no to urodzą 60 dzieci, to 30 będzie dziewczynek. 5 pokoleń, nie ma emerytur. Natomiast ja myślę, że młodzi ludzie zdają sobie z tego sprawę i pewnie warto o tym przypominać, ale nie tutaj leży problem. Jak prowadzone są badania. Takie badania na przykład prowadził Instytut Pokolenia i pytamy młodych ludzi, czy chcieliby mieć dzieci. Na różne sposoby, bo to oczywiście często w badaniach zadaje się takie pytania, żeby rzeczywiście wydobyć intencje. To okazuje się, że zdecydowana większość młodych ludzi myśli o tym, żeby w przyszłości założyć rodzinę, myśli o tym, żeby mieć dzieci. Taki model najczęściej wskazywane to jest dwójka dzieci, ale 1/3 młodych ludzi mówi, że chciałoby mieć trójkę lub większą liczbę dzieci. Bardzo niewiele młodych ludzi mówi, że nie chciałoby mieć dzieci. Około 80% chce założyć rodzinę. Patrzę tutaj na publiczność, na młodych ludzi. Myślę, że tutaj
przed kamerą pewnie mało kto jest w stanie o tym szczerze mówić, ale w badaniach, w których rzeczywiście są zachowane te warunki anonimowości, młodzi ludzie deklarują, że chcieliby mieć dzieci. Natomiast z różnych powodów, i o tym za chwilę myślę, że warto powiedzieć, Polacy mają dużo mniej dzieci niż chcieliby. I to jest coś, co odróżnia nas od innych krajów, bo na przykład w Niemczech też jest niska dzietność, ale Niemcy już deklarują, że nie chcą mieć dzieci. Polacy cały czas chcieliby mieć dzieci. I jeszcze jak się patrzy na te deklaracje młodych ludzi, to mówię w tej chwili o badaniu, które jeszcze nie było opublikowane, ale bardzo ciekawe wnioski z niego płyną, to są tak naprawdę dwa elementy, które decydują o tym, czy młodzi ludzie deklarują, że chcą założyć rodzinę, czy nie. I to są, tutaj pani pokazywała badania mówiące o mieszkaniach, o pracy i tak dalej. I to są bardzo ważne rzeczy, ale to są powody, które sprawiają, że ktoś albo zrealizuje swoje aspiracje, albo nie. Natomiast jeżeli zastanawiamy się, skąd się biorą te aspiracje, to są dwa główne czynniki, które powodują, czy młodzi ludzie chcą założyć rodzinę i jak liczną. I te dwa czynniki to jest bardzo proste. Ta korelacja bardzo mocna była, aż czasami się zastanawiam, czy nie za proste, ale analizowaliśmy to już. Już wyjawiam. Były dwie rzeczy. Po pierwsze, relacja, to były badania 16-24-latków. Relacja z rodzicami, szczególnie z ojcem. Bo relacja z matką jest generalnie dobra wśród młodych ludzi, natomiast z ojcem jest bardzo zróżnicowana i te osoby, które mają dobrą relację z ojcem, chcą założyć rodzinę. A druga rzecz to relacja między rodzicami, relacja rodziców między sobą. Ci badani mieli określić, jak oceniają jakość małżeństwa czy związku swoich rodziców i bardzo silna była tutaj korelacja. Więc ja bym powiedział tak trochę może przewrotnie. Skoro mamy w tej chwili pokolenie niżu demograficznego i ta liczba dzieci urodzonych bezwzględnie będzie spadać. Bezwzględna liczba urodzonych dzieci będzie spadać przez najbliższe 20 lat. Media w tej chwili co miesiąc pokazują wyniki, że rekordowo niska liczba urodzeń i można te artykuły zostawiać i tylko zmieniać liczby, bo co miesiąc będzie można powtarzać przez najbliższe 20 lat. Więc może trochę mówię przewrotnie, odpuśćmy te osoby, których jest dzisiaj mniej, a zastanówmy się, co zrobić, aby dzisiejsi 18-20-latkowie za 5 czy 10 lat chcieli mieć więcej dzieci, albo może, żeby dzisiejsi 10-latkowie... To może wróćmy do diagnozy społecznej. Bo pierwsza była w 96, a 98 roku. W 2003, a potem były aż do 2015. Nie, Czapiński... A jakie tam wnioski? Wcześniej były sondaże społeczne, ale wnioski. Przejdźmy do wniosków. Pytanie było takie, ile chcecie mieć dzieci? Dwoje, troje. A tego samego pokolenia, które wcześniej pytano, ile chcecie mieć dzieci, które odpowiadało dwoje, troje. Jak zapytano za lat 10-12, a ile macie dzieci, to odpowiedź była, no jeszcze się zastanawiamy, może jedno. A jakie to są właśnie te powody, które tutaj ale były pokazane nie, w badaniu? Nie, bo potem brak stabilności. Właśnie, potem padało pytanie, dlaczego? Dlaczego właśnie? Kiepska sytuacja finansowa. Też. Tak, ale dla mnie zagadka... Ale poprawiła się, a liczba dzieci się nie zwiększyła, sytuacja się poprawiła, bo to nie chodzi o to, jak jest dzisiaj, tylko chodzi o to, jak będzie jutro. I jeśli nawet ten poziom zamożności, jak w PRL-u, nie był wysoki, ale jednak stabilność jakaś była przez lata, a dzisiaj tak, inflacja, dzisiaj mamy 0% kredyt, jutro już nie będzie 0%, będzie 2%, prawda? Dzisiaj mamy taki dochód X, jutro już dochód będzie mniejszy, bo ktoś mnie zwolni z firmy. Jestem w ciąży, jako młoda matka, ale bałam się, że ktoś mnie jednak zwolni z pracy, no bo wiadomo, że ta ochrona w Polsce młodych mam, no nie jest najlepsza. Ale przepraszam, czy to nie są takie dylematy trochę pokolenia płatków śniegu? Przepraszam, może się narażę tutaj, bo spójrzmy 20 lat temu, tak. Bezrobocie było powyżej 20%, bezrobocie wśród osób młodych było 40%. I to było pokolenie jedynaków wtedy. I to było, a tak. Właśnie. I to było pokolenie jedynaków. To znaczy skutki tamtych lat my do dzisiaj odczuwamy. Tak, naprawdę. Jestem bardzo uczulona na mówienie o płatkach śniegu, bo my możemy o tym sobie dyskutować. Natomiast rzeczywiście kulturowo, indywidualizm, konsumpcjonizm, to są wszystko bardzo ważne rzeczy. Ale zdejmowanie barier, to znaczy
stabilne kwestie mieszkania, umowy na czas nieokreślony, co jest bardzo istotne. I przyjrzyjmy się sytuacji kobiet. One dostały bardzo duże możliwości rozwoju, bardzo duże możliwości, się rzeczywiście bardzo kształcą, są ambitne Polki, prawda? Są dużo lepiej wykształcone i niż mężczyźni. Tak. Ja wiem, że to jest do dyskusji, ale właśnie, ja wiem. Bo niektórzy mówią, że to bardzo. Jest raczej problem z punktu widzenia demograficznego. Oczywiście, że jest. To jest luka edukacyjna. Dlaczego tak jest? Dobrze, to są... a jakie są propozycje? Pani redaktor, diagnoza jest rzeczywiście prawdziwa, ale bardzo ciekawe państwo rzeczy mówią, ale co zrobić? Luka dochodowa w drugim i trzecim roku. Tylko co zrobić, żeby było lepiej? Ja mam takie... Luka edukacyjna. Rozumiem. Co zrobić, żeby było lepiej? Co zrobić? Żebyśmy dali receptę, co zrobić, co już możemy zrobić, co powinniśmy natychmiast zrobić, żeby jednak było lepiej. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja wiem, że to będzie bardzo... Dzisiaj jestem z tej pozycji, mówię, takiej zupełnie wolnej i to jest... Dzisiaj trzeba dać, żeby podnieść prestiż macierzyństwa, ja mówię w ogóle rodzicielstwa, ale macierzyństwa, społeczny, finansowy, kulturowy, potrzebujemy bardzo celowanej i precyzyjnej polityki dla matek z dziećmi 0-3, nie tylko tych związanych ze stosunkiem pracy. Więcej żłobków, więcej żłobków. Właśnie nie więcej żłobków. Rodzice mówią o tym i deklarują, czego nie mogę pojąć, jak było skonstruowane babciowe, że chcą do drugiego roku mieć opiekę samodzielną nad dzieckiem. W większości, że potrzebują elastycznej pracy. Elastycznej pracy. Czyli na częście tatu. Na częście tatu, no nie na całe... Elastyczna praca, dlaczego, bardzo... Tak. To dlaczego, już jest jakiś konkret. Czyli, ale oczywiście, dlaczego... Czyli raz, kiedy chcę, to pół etatu, jeśli mam więcej czasu... Wejście na rynek pracy w sposób etat. Pomostowy. O tym mówią kobiety. Kobiety dobrze, to jeszcze jakiś racjonalizm, bo to jest konkretny wniosek. Dzisiaj bardzo dużym wyzwaniem, kiedy badamy osoby, które mówią, że chciałyby mieć dziecko, ale z jakiegoś powodu się nie decydują dzisiaj, tylko mówią, że może za 3 lata, to bardzo ważnym powodem, szczególnie przy tym kolejnym dziecku, drugim czy trzecim, są kwestie mieszkaniowe. I bez rozwiązania kwestii mieszkaniowych, tutaj kredyt 0% nie wystarczy, bo ceny mieszkań są po prostu za wysokie. Bez rozwiązania kwestii cen mieszkań, dzietność nam nie wzrośnie. Ja jako liberał, neoliberał, muszę pochwalić lewicę i skrytykować tych, którzy nazywają się, albo przez lata się nazywali liberałami. Dlatego, że kredyt 2% albo kredyt 0%, on działa na stronę popytową, a nie podażową. Oczywiście nie jest tak, że na stronę podażową też w ogóle nie działa, bo jak się pojawił kredyt 0%, dobrze. No to przybyło trochę mieszkań. Jak rozumiem, ale nie tak dużo mieszkań, jak powinno być. Wiadomo, nie ma mieszkań, to w ogóle jest oddzielny temat. Jeszcze jedno zdanie, pan profesor, tak, bo chciałabym zapytać młodych ludzi. Nie chcesz, byśmy rozmawiali bez młodych o młodych. Co zrobić? Może mają jakieś jeszcze dodatkowe postulaty? Chciałbym tylko wskazać na 2 twarde wskaźniki. Otóż w Europie już od kilkunastu lat korelacja pomiędzy aktywnością zawodową kobiet a dzietnością jest dodatnia, a nie ujemna. To znaczy, to nie jest tak, że aktywność zawodowa przeszkadza w wychowaniu dzieci. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, co to jest aktywność zawodowa? Czy to jest pełen etat? Czy to jest pół etatu? Czy to jest 7/8 etatu? Co to jest aktywność zawodowa? Zrozummy, że życie kobiety jest dynamiczne. Przepraszam, chciałem skończyć. Tak, proszę, pan profesor. Pan profesor kończy, a ja idę do młodych ludzi. Ja nie przeczę. Właśnie zmierzałem do tego, co pani powiedziała i z takim potwierdzeniem trochę. Bo powinniśmy zmierzać do polityk, które umożliwiają wychowanie dzieci i jednoczesną pracę w takiej w jak najmniejszym stopniu jak gdyby wypadanie z rynku pracy przez kobiety, dlatego że to jest jak gdyby to ryzyko, które kobieta bierze na siebie, jak gdyby... Tak, jest ogromne ryzyko. Tak. A ja bym postawił sorry. Ja będę teraz niepoprawny politycznie, brutalnie niepoprawny politycznie i powiem, że powinniśmy postawić na różnorodność. Bo są kobiety, które chcą pracować i szybko wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, a są takie... Tak. Które wolą zostać w domu, wychowywać dzieci. Ale my cały czas mówimy o dualizmie. Tak, tak albo tak. Posłuchajmy młodych ludzi, mam taką propozycję, bo jest z nami, Tatiana, która jest z Białorusi, rozmawialiśmy o tym. To może ty ze swojej perspektywy. Chcesz zostać w Polsce? Chciałabyś na stałe zostać w Polsce? Tak, chcę zostać w Polsce, bo mamy ochronę międzynarodową i jestem studentką AWF. I moim zdaniem wynika z tego, że ceny na mieszkanie stale rosną, a wypłaty praktycznie stają w miejscu. I to jest największy problem. Tak, w związku z inflacją.
No właśnie, a Mateusz, jak twoim zdaniem wygląda sytuacja? Co umożliwiłoby podjęcie przez ciebie decyzji o tym, że jednak będziesz miał rodzinę wielodzietną? No ja uważam, że duży wpływ ma brak takiej stabilizacji, można powiedzieć, zawodowej, powszechność umów śmieciowych, na przykład, które nie zapewniają żadnej pewności co do pracy. Dzisiaj jest praca, jutro może nie być. Tutaj najważniejsze byłoby zapewnienie jakiejś gwarancji stabilności w razie urodzenia dziecka, że zostanie ta praca. A Mikołaj, czy twoim zdaniem rola mężczyzn tutaj nie powinna być większa w wychowywaniu dzieci? Bo kobiety skarżą się, że w momencie, kiedy rodzą dziecko, to gro obowiązków spada właśnie na kobiety. Oczywiście, że powinna być większa. Moim zdaniem powinniśmy o wiele bardziej naciskać na edukację młodych mężczyzn, tak naprawdę chłopaków, jeszcze w podstawówkach, aby pokazać im właściwą drogę i ich tak naprawdę obowiązki. Świetny głos. Powinni spełniać. To pod tym się wszyscy podpiszemy. Brawo. Słuchajcie, to jest postulat do wszystkich mam, jak rozumiem, wychowujących, prawda? Ale to się też zmieniło. Muszę powiedzieć, że naprawdę jest trochę lepiej. Są zdecydowanie bardziej zaangażowani i to widać, również widać w badaniach. I to jest coś, co jest, tak. Bo ja chcę powiedzieć zupełnie od innej strony. Ale już też kończymy, bo ja muszę podtrzymować jeszcze. Tylko zupełnie od innej strony. Kobieta, mówimy dużo o prawach kobiet, ma prawo do przeżycia swojego macierzyństwa w tym okresie, kiedy dziecko jest małe, do nawiązania więzi i relacji. Potem mówimy o dziedziczeniu norm i to potem przekłada się na kolejne pokolenia. Z tego, co państwo powiedzieliście, wynika, że potrzebna jest, że to jest poważny problem, to po pierwsze, że rzeczywiście potrzebna jest refleksja nad tym ważnym tematem. Potrzebny jest namysł i co jest najważniejsze, z tego się wyłoniło, że stabilna sytuacja rodzin, matek jest niezwykle ważna. Sposób wychowania również, wzorce, które, jak rozumiem, czerpiemy, tutaj pan zwrócił na to uwagę, i zachowania, które my pokazujemy swoim dzieciom, to też są niezwykle istotne sprawy. Pojawił się również taki postulat, żeby tę lukę demograficzną zasypywać zapraszaniem potomków Polaków mieszkających za granicą. To też jest ważny postulat. I jak rozumiem, dopiero rozpoczynamy debatę w tej ważnej sprawie, ponieważ co miesiąc, jak powiedzieliście państwo, będą pojawiały się komunikaty, że jest źle i będzie jeszcze gorzej. Dziękuję państwu za dziś. Dziękuję państwu przed telewizorami i do zobaczenia w czwartek. Dziękuję. My zaczynamy debatę dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdra, dobry wieczór. I moi goście to Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Dorota Olko, Lewica Razem, dobry wieczór. Dobry wieczór. Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska, dobry wieczór. I Bartosz Romowicz, Polska 2050, dobry wieczór. Dwa tematy ostatnich dni, ostatnich godzin najważniejsze, czyli kwestia...